No cześć, dzień dobry, albo dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie mnie tutaj oglądacie. Słuchajcie, dzisiaj mam wam do pokazania projekt, który wykonałam całkiem świeżo, właśnie dziś, w momencie, kiedy skończyłam nagrywać. Znaczy, dziś, w momencie, kiedy nagrywam, to właśnie skończyłam robić ten projekt. I jest to projekt, może nie projekt jest nietypowy, chociaż też trochę jest, natomiast film na pewno będzie nietypowy, bo ja zazwyczaj pokazuję wam tutoriale albo ewentualnie jakieś zakupy i tak dalej. Natomiast pomyślałam sobie, że chciałabym próbować różne rzeczy w tym roku i między innymi pomyślałam sobie, że nie ma nic złego w tym, że pokażę wam projekt, który zrobiłam i wam nie pokażę, jak powstał, ale może go wam pokażę z bliska, a może wam opowiem. I w ogóle prawda jest taka, że jak zaczęłam robić ten projekt, to ja zaczęłam go nagrywać i pomyślałam sobie, że to może być fajny tutorial, a potem nastąpiło tyle komplikacji i tyle różnego kombinowania, że przestałam to nagrywać, bo stwierdziłam, że bez sensu. Również dlatego, że tego materiału byłoby bardzo, bardzo dużo. Ale w momencie, kiedy ten projekt skończyłam, no to uważam, że jest na tyle fajny, na tyle ciekawy i na tyle... Troszeczkę miałam inne podejście, tworząc go, że postanowiłam go wam pokazać i mam nadzieję, że wam również będzie się podobał. No więc co my tutaj mamy? Mamy, słuchajcie, kamieniczkę. To jest kamieniczka ze snippartu, z HDF-u. Ja już takie kamieniczki robiłam. Jest też tutaj na kanale film, w którym pokazuję krok po kroku, jak taką kamieniczkę montowałam. W innej kolorystyce, takiej ciemnej, z wzorami z masek i z okienkami z żywicy. Ale od jakiegoś czasu chodził mi po głowie taki pomysł, żeby taką kamieniczkę zrobić właśnie nie z tymi okienkami z żywicy, no bo wiadomo, że nie każdy żywicę ma, zna, lubi, używa. I pomyślałam sobie, że warto przetestować jakieś inne rozwiązania. I to tutaj właśnie zrobiłam. Natomiast... No właśnie, komplikacji przy tym było dużo. Być może na zdjęciach będziecie mogli zobaczyć sobie później. Ja tak naprawdę w tych moich okienkach użyłam trzech różnych preparatów i możecie zobaczyć, że one są mocno niedoskonałe, ale efekt wbrew pozorom jest całkiem fajny, nawet jest moim zdaniem ciekawy i interesujący. Nie każdemu oczywiście będzie się podobać. Ta wersja, którą zrobiłam, ja ją wam zalinkuję tam u góry, z okienkami z żywicy, była na pewno taka czystsza, bardziej elegancka, a ta jest taka troszeczkę bardziej szalona, tak mi się wydaje. Czy polecałabym ten sposób, który tutaj wykorzystałam na te okienka? Trudno powiedzieć. Ja wam opowiem, w ogóle słuchajcie, zacznijmy od tego, że w tych okienkach nie musicie nic robić. Możecie je zostawić po prostu jako, bo tutaj jest tak, że są otwory w tym HDF-ie, a te okienka się nakleja później. Można zrobić, też robiłam takie wersje, że się pod spodem wkleja kalkę i wtedy w ogóle, no i wtedy jest taki efekt, że jest taka jakby no, szybka, nieprzezroczysta. Można je zostawić puste. Ja nie bardzo to lubię, bo mam wtedy wrażenie, że one są takie, wiecie, takie opuszczone dom trochę. A można je próbować właśnie czymś wypełniać. No i w tym wypadku ja użyłam tutaj trzech preparatów tak naprawdę. Zaczęłam od Glossy Accents i pewnie dalej bym nim robiła, tylko że on mi się skończył. Zużyłam go tak dużo, że się skończył, ale też miałam jakąś taką końcówkę. I w części wykorzystałam, tutaj są takie perełki Nuvo brokatowe. Miałam jakiś taki kolor, którego nigdy prawie... O, mam go tu pod ręką. Mam tu w ogóle strasznie dużo rzeczy pod ręką, ale nie chcę wam pokazywać bałaganu. To był taki kolor, on jest taki ni to złoty, ni to jaki. On się nazywa Gold Coast. Ja nie za bardzo go lubiłam, bo on właśnie jest taki nijaki moim zdaniem, ale tutaj się super sprawdził. A potem jeszcze dokupiłam jeden produkt, nie wiem gdzie go mam, ale to jest coś takiego, to się nazywa chyba lakier 3D z Pentartu.
Generalnie zasada ta sama, tak? Czyli jakiś produkt, który używamy najczęściej do robienia takich półperełek błyszczących, przezroczystych albo właśnie brokatowych. Natomiast problemem jest to, że wszystkie te preparaty, jakie nakładacie w tak bardzo dużej ilości, jak tutaj ja je nakładałam, to one się troszeczkę nieprzewidywalnie zachowują i jakby no, potrafią się zrobić takie dziury. Jakby one nie są przeznaczone do tego, żeby bardzo grubą warstwą je nakładać. Być może nakładanie ich kilka razy bardzo cieniutką warstwą byłoby lepszym rozwiązaniem, nie wiem, ale wymagałoby to więcej cierpliwości, której mi troszeczkę zabrakło. Natomiast tak jak mówię, ten efekt mi się nawet podoba. Moją inspiracją w ogóle do zrobienia tego domku, tej kamieniczki, były kamieniczki, które ostatnio na urlopie oglądałam na Malcie. Takie masa tam była takich rzeczy, właśnie tekstur, postarzeń i tak dalej. I było też bardzo dużo takich kamieniczek, które wyglądały na opuszczone, takie do remontu. I pomyślałam sobie, że ta właśnie troszeczkę tak wygląda. Natomiast chciałam też powiedzieć, że to był taki projekt, przy którym ja strasznie dużo kombinowałam. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Przy którym robiłam rzeczy, których być może normalnie bym nie zrobiła. Sięgnęłam po produkty, których dawno nie używałam, o których trochę zapomniałam. Albo takie, które kupiłam i w ogóle ich nie używałam. Więc właśnie, po pierwsze, jeżeli chodzi o kolor, słuchajcie, to jest bardzo nietypowy jak na mnie kolor. Ja nie lubię takich żółto-beżowych odcieni. Natomiast właśnie ta malta, na której byliśmy ostatnio, troszeczkę mnie tak pierwszego dnia tak właśnie mnie odrzucała, bo wszystko było żółto-beżowe, a potem gdzieś to siadło w mojej głowie, że właśnie, no, że są jakieś tam zestawienia kolorystyczne, których przez to, że unikam pewnych kolorów, to nigdy nie wykorzystam, a mogą być fajne. I właśnie miałam taką wizję troszeczkę. Nie powiem wam, co to jest za farba, bo ten kolor, który ja tutaj mam, to jest miks, który ja sobie sama ukręciłam. Mogę wam pokazać jeszcze mi został. Kręciłam w kubeczku. Wykorzystałam tutaj kilka różnych farb i fluidów akrylowych. Ja wiem, że w żółtym kubeczku to nie do końca będzie widać, ale tak, nie miałam farby dokładnie w takim odcieniu, jakiego potrzebowałam, więc ukręciłam go sobie sama. I to też jest coś, o czym chciałam wam przypomnieć, że warto z takich rzeczy korzystać. Kolejny produkt, którego użyłam, o którym też już dawno zapomniałam, a którego kiedyś używałam całkiem sporo, to jest taki preparat Weathered Wood. Ja teraz, jak nagrywam ten film, to nawet nie jestem pewna, czy on jeszcze jest dostępny w Zielonych Kotach. Kiedyś był na pewno. Ja swego czasu współpracowałam z Dekoratorium, czyli polskim dystrybutorem dekoartu. I takie różne preparaty używałam. Jak widzicie, mam tutaj ogromną butlę. Znaczy ogromną w sensie, ile to jest? 236 ml. No to jest dużo. Ja nie byłam pewna, czy w ogóle on jeszcze działa, ale okazało się, że działa. I to jest produkt, który daje taki efekt spękanej farby. Czyli działa to tak, że nakładacie jeden kolor, potem nakładacie ten produkt, czekacie, aż wyschnie i wtedy nakładacie farbę na wierzch i ta farba na wierzchu pęka sobie. Przepraszam, z mojej kamieniczki jeszcze się sypią dziury. Zaraz wam pokażę, dlaczego. I wykorzystałam sobie tutaj ten produkt. Pod spodem użyłam czarnego gesso. I to też jest takie gesso, to jest gesso z PBO. Ja je kupiłam kilka miesięcy temu w Zielonych Kotach i nie użyłam go ani razu. Więc to jest kolejna taka rzecz. Kolejna rzecz, którą też kupiłam parę miesięcy temu i też nie używałam, chociaż używałam je kiedyś wcześniej. To jest taki zestaw patina z Primy. Więc to jest powiedzmy taki projekt przełomowy trochę, no bo to nie jest pierwszy projekt, który zrobiłam w tym roku, bo zaczęłam od Art Journala, ale tak naprawdę poza Art Journalem jeszcze nic w tym roku nie robiłam, więc powiedzmy, że to jest pierwszy taki projekt, wiecie, miks mediowy.
Użyłam też tutaj dużo fluidów akrylowych do postarzania. Generalnie wykorzystałam tutaj bardzo dużo z Primy produktów, bo też były woski. No tak, woski. Tutaj są przeróżne rzeczy, wiecie, jakieś odlewy, jakieś metale ze sklepu, metalowe kwiatki i tego typu produkty. Użyłam też sobie troszeczkę stempli do takiego postarzania. I tutaj możecie zobaczyć, to jest, słuchajcie, proszek do embossingu, ale on nie jest topiony. Więc też wykorzystałam go bardziej jako teksturę. Znaczy on jest tak troszeczkę podtopiony. I może jeszcze go trochę podtopię bardziej, a może nie. Tego nie wie nikt. Ale słuchajcie, strasznie kombinowałam, tworząc tę pracę. Eksperymentowałam. No mówię, kiedyś jakbym zrobiła takie okienka, to bym je wyrzuciła i bym zaczęła projekt od nowa. A tutaj stwierdziłam, że idę dalej. Cokolwiek mi nie wychodzi, albo nie wychodzi mi tak, jakbym chciała, bo to bardziej jest taka kwestia, to po prostu idę dalej i zobaczę, co się będzie działo. I na koniec końców jeszcze troszeczkę wosku naniosłam na tę okienkę. I też myślę, że dało to fajny efekt. Nie będę teraz gasić moich lamp i nagram Wam później filmik przy zgaszonym świetle, bo tutaj też się... Przepraszam za hałasy. Bo tutaj też można włożyć sobie do środka lampeczki. Ja Wam pokażę... U mnie to wygląda tak, ale to wygląda u mnie... Wiecie, włożę, żeby nie hałasować. Chwila, moment. Może nawet trochę będzie widać na tym filmie. Zobaczymy. O. Widać? Tak, częściowo zgasimy. O. Troszkę widać. No właśnie, bo zaczęłam mówić o tej dziurze. Ja tą dziurę tutaj sobie zrobiłam, słuchajcie, sama. Bo normalnie jak kupujecie ten zestaw, to są zestawy ze Snippartu, to dół wygląda tak. Czyli możecie sobie sami zdecydować, czy chcecie mieć po prostu podłogę i tyle, czy chcecie sobie wyjąć tą klapkę i włożyć do środka światełka. Ja zawsze wolę wersję ze światełkami. Natomiast miałam jeden taki zestaw, który nie miał tej dziury, bo jako członek DT poruszę ten temat, bo on ostatnio bardzo dużo dyskusji budził. Czasami jak się jest członkiem design teamu, to się dostaje gratisy. Albo się jak się współpracuje z jakąś marką. I potem jak się je pokaże w internecie, to ludzie mają pretensje, że nie dostali takich gratisów. Więc ja od razu uprzedzam, że jak się jest członkiem DT, tak jak ja jestem w Snippartie, to czasami się dostaje też takie rzeczy, które były próbnym projektem na przykład. I tak było w tym przypadku. Ja dostałam taki gratis, ale on nie miał wyciętej tej dziury na podłogę. I ja go tak skleiłam i pomyślałam, a w sumie nie musi się świecić, a potem sobie pomyślałam, nie, no bez światełek, bez sensu. Więc zrobiłam sobie dziurę. Dziura nie jest zbyt profesjonalna, ale cała ta kamieniczka nie jest zbyt profesjonalna, więc w niczym mi to nie przeszkadza. No. I w zasadzie, słuchajcie, to jest wszystko, co Wam chciałam powiedzieć dzisiaj. Chciałam Wam powiedzieć, żebyście nie bali się tworzyć i żebyście czerpali z tego przyjemność. I czasami, jak Wam coś nie wychodzi, tak jak mi nie wychodziły okienka, tak jakbym chciała, to nie wyrzucajcie ich do śmieci, tylko zobaczcie, co będzie dalej, bo efekt może być naprawdę, naprawdę bardzo spoko. Wrzucę Wam tutaj jeszcze trochę zdjęć, nie tyle samej pracy, co tych właśnie tekstur i maltańskich kamieniczek, które były moją inspiracją. Przy czym ja nie patrzyłam, potem nawet tego pożałowałam, bo pomyślałam sobie, że mogłam patrzeć sobie na zdjęcia i próbować odtworzyć jakieś konkretne tekstury. Ale nie zrobiłam tego, po prostu bazowałam na tym, co mniej więcej miałam w głowie.
I to tyle, co chciałam Wam dzisiaj przekazać. Dajcie mi znać koniecznie, czy w ogóle interesują Was takie filmy, czy na przykład, jeżeli to nie jest tutorial, to w ogóle nie macie chęci oglądania. Bardzo mnie to ciekawi, naprawdę serio, bardzo mnie to ciekawi. Bo ja coraz częściej łapię się na tym, że lubię, jak mi ktoś powie jakąś historię, czy lubię, jak mi ktoś powie o jakimś tam swoim podejściu. I tak jest tutaj. I taki film właśnie próbowałam nagrać, ale jestem ciekawa Waszego zdania. Okej, dobra, to do usłyszenia. Pa, pa.